Cześć! Dzisiaj zrobimy utwór w stylu Akcent przez Twe oczy zielone. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Self-Made Beats. A dzisiaj, zgodnie z obietnicą Akcent i przez Twe oczy zielone, wspaniała formacja Disco Polo, jeżeli chodzi o sukces komercyjny, której liderem bądź co bądź jest niezrównany Zenon Martyniuk. I dzisiaj, moi drodzy, spróbujemy sobie stworzyć coś, co będzie miało ręce i nogi w klimacie właśnie ich, zdaje się, że największego przeboju. A zatem, moi drodzy, bierzmy się do pracy i przejdźmy na pulpit. Omówmy sobie, z czym będziemy dzisiaj działać. Moi drodzy, na pierwszy ogień oczywiście mamy kick, który brzmi w ten sposób. Mamy snare, tego typu, shaker i crash. Przyznam szczerze, że nie znalazłem brzmień, które, no powiedzmy, w taki bezpośredni, dobry sposób odpowiadałyby temu, czego szukałem, jeżeli chodzi o brzmienie perkusji. Natomiast, no, myślę, że jako szkic to się sprawdzi jak najbardziej. Tutaj mamy, moi drodzy, bas. W takim brzmieniu, troszeczkę taki mugowy, analogowy, to jest oczywiście niezrównany GMS. Tutaj mamy piano. Wstępnie spanoramowane mamy ścieżki dzisiaj. To jest FL Keys, podstawowa wtyczka pianina z FL Studio, także każdy z was powinien ją mieć na pokładzie. Tutaj mamy melodię. Pierwszą to jest Tyrell N6, świetna darmowa wtyczka, generalnie polecam oczywiście. Tutaj drugi Tyrell z dokładnie tym samym brzmieniem. Brzmienia są spanoramowane, jedno po lewej, drugie po drugiej stronie panoramy. Do tego mamy stab, który, tak jak słyszycie, jest troszeczkę bardziej po prawej stronie. To jest GMS, więc żadnych tajemnic tu nie ma. Mamy pad. Tyrell N6, ponownie darmowa wtyczka. Każdy z was może ją znaleźć i sobie pobrać. No i GMS, który będzie pracował nam za taki krótki synt. Nie do końca wiedziałem, jak to nazwać. W związku z tym nazwałem to w ten sposób. Działamy w tempie 130 BPM-ów, więc standardowe, defaultowe, domyślne tempo FL Studio. No i cóż, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o omówienie wstępnie ścieżek, z którymi dzisiaj przyjdzie nam się zmierzyć, a zatem możemy lecieć do budowania sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna zatem, moi kochani, tutaj za wiele roboty nie będzie, nie będę was oszukiwał, ponieważ można powiedzieć, że ma być to taneczny, prosty numer z prostą sekcją rytmiczną, a zatem bierzmy się do pracy. Na początek zaczniemy od kicka, który ustawimy sobie co 4 kroki, tak zwane 4 to the floor, przedłużmy sobie to na początkowo 4 takty, no i rozłóżmy to tak, jak mówię. Następnie wejdźmy tutaj i, moi drodzy, przedłużmy to na taktów 8, ponieważ tyle będzie trwała najdłuższa ze ścieżek, czyli melodia. Resztę będziemy dublować. Teraz, moi drodzy, snare, który rozkładamy co 8 kroków, następnie przesuwając go o 4, przytrzymując Ctrl Shift i strzałkę w prawo. Sprawdźmy jeszcze, czy rozłoży się na 8 taktów. Dokładnie tak się rozłożyło. I tutaj, moi drodzy, jeżeli się nie mylę, musimy ustawić co 4 kroki, natomiast przesuwamy to tylko o 2 kroki w prawo. Tym samym uzyskujemy coś takiego. Dorzućmy sobie tutaj jeszcze crash. Nic specjalnego tak naprawdę, ale robi robotę. I to jest tak naprawdę cała sekcja rytmiczna. A zatem, moi drodzy, kompozycja. Kompozycja, zatem, moi drodzy, nadajmy temu wszystkiemu klimat i przejdźmy na pulpit. Zaczniemy oczywiście, moi drodzy, od basu, zatem, moi drodzy, wejdźmy od razu sobie do piano rola. No i tutaj skupmy się na pierwszych 4 taktach, ponieważ to one będą kluczowe dla tego, jak będzie brzmiała nasza ścieżka. Potem będą zdublowane na kolejne 4 takty. Zacznijmy zatem, moi drodzy, od nutki. A może tutaj? Przedłużmy troszeczkę sobie naszą nutę, mniej więcej w tym miejscu. I teraz rytmika będzie w zasadzie taka sama. Jedyne, co musimy zmienić, to wartość nut. W związku z tym zróbmy to.
Oczywiście tutaj się już zdążyłem pomylić, ale to nic, za chwilkę to naprawimy. O, w ten sposób. No i zaczyna już powoli to nabierać uroku, że tak to ujmę w słowa. Tak jak mówię, kopiujemy to dwukrotnie, w związku z tym uzyskujemy pętlę ośmiotaktową. No i teraz, moi drodzy, możemy przejść dalej. Myślę, że zaczniemy sobie, moi drodzy, od pianina, skoro mamy je kolejne na naszym channel rec. No i cóż, moi drodzy, przejdźmy zatem do tego. Zaczniemy sobie od krótkich nut, tak naprawdę. Może przejdźmy oktawę wyżej. A może nawet wyżej. I jeszcze wyżej. Dlaczego by nie? Zaczniemy sobie w ten sposób. No i oczywiście będzie to uderzać dokładnie pomiędzy kikiem a kikiem. Mniej więcej w ten sposób. Możemy sobie to skopiować i teraz dograć to, że tak powiem, pod kątem brzmienia. Ok. Tutaj możemy zrobić bardzo podobnie. Tylko teraz ja sobie zerknę na moją ściągawkę. Mniej więcej coś takiego. Teraz skopiujmy sobie ten pattern. I tak naprawdę tutaj musimy też zmienić nasze nuty, zapis nutowy. O. No i to w zasadzie możemy sobie skopiować, zaznaczając i klikając Ctrl oraz B. No i mamy pętlę ośmiotaktową tym sposobem. OK. To możemy sobie skopiować w to miejsce. No i teraz, moi drodzy, możemy sobie to skopiować dokładnie w to miejsce. Chociaż wiecie co, zróbmy to inaczej. Ok, moi drodzy, zdążyłem się po drodze pogubić lekko, w związku z tym zacznijmy od początku. W związku z tym, że mamy do zrobienia tutaj, moi drodzy, pady, to przejdźmy sobie do pianorola i spróbujmy to zrobić w miarę szybko, możliwie szybko. W związku z tym zejdźmy sobie tutaj. I tutaj będziemy musieli, moi drodzy, skorzystać z takiej prostej chyba metody, tak mi się wydaje. Czyli nasze nuty będą trwały tak naprawdę takt. I nawet nie jestem pewien, ale zdaje się, że nie będą grały takich samych nut. W związku z tym zróbmy to sobie w ten sposób. Teraz ten zapis nutowy sobie skopiujemy, moi drodzy, i myślę, że możemy go wkleić, słuchajcie, w ten sposób, po prostu w to miejsce. Niemniej musimy też skrócić te nuty dosyć znacząco, ponieważ one muszą grać dużo, dużo gęściej, że tak to ujmę. O. I tak to, moi drodzy, mniej więcej brzmi. Zostaje nam zatem melodia, którą zaprogramujemy sobie póki co na jednej ścieżce, a później skopiujemy ją na drugą, żeby troszeczkę wyrównać balans pomiędzy obiema z nich. Zaczniemy sobie
od tej nuty. Właśnie, coś takiego. Okej. I teraz ten fragment możemy sobie w zasadzie skopiować, bo on zdaje się, że będzie analogiczny, w zasadzie bardzo podobny. Proszę bardzo, tak wygląda nasza kompozycja. Myślę, że jest całkiem znośnie, całkiem przyjemnie i całkiem udanie, a w związku z tym, że kompozycję mamy gotową, możemy lecieć do omówienia miksu. A zatem, moi drodzy, przyszła pora na to, aby omówić miks. Co mi się udało zrobić, jak to brzmi w tym momencie i cóż mi się udało zdziałać, kiedy was nie było. A zatem przejdźmy na pulpit i zobaczmy, co tak naprawdę zaszło. Moi drodzy, jesteśmy już na pulpicie. Tak jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o tak naprawdę kompozycję, niewiele się zmieniło, w zasadzie nic. Przejdźmy zatem na pulpit i zobaczmy, na mikser i zobaczmy, co tutaj zdołałem podziałać. Zaczniemy sobie od strony lewej, czyli od kika. Tak jak widzicie, tutaj wprowadziłem zaledwie korekcję. Ściąłem najwyższe częstotliwości, ponieważ w tych częstotliwościach chciałem zrobić miejsce dla snare'a. Panorama, no jaka jest, każdy widzi, tutaj za wiele się tak naprawdę nie dzieje, aczkolwiek warto na to zwrócić uwagę, jeżeli jesteście ciekawi. Między innymi ten synth-stab, który słyszeliście wcześniej, on już był tutaj spanoramowany, tak samo piano. Poziomy głośności były zrobione, ale teraz to wszystko zostało wyciągnięte w ten sposób, że perkusja nie jest tak cicha, jak była na etapie kompozycji, budowania sekcji rytmicznej. Teraz jest zdecydowanie lepiej i ciekawiej. Kolejna ścieżka, czyli snare. Tutaj mamy wprowadzoną taką korekcję. Tak jak widzicie, te częstotliwości, które zostały odcięte z kika, tutaj są faktycznie na mniej więcej równej głośności, na której były wcześniej. Natomiast ściąłem troszeczkę górę, ponieważ tam pojawia się dużo ścieżek już z instrumentów i to troszeczkę ze sobą kolidowało. Mamy shaker, w którym odciąłem najniższe częstotliwości, ponieważ one zupełnie nie były istotne w tej konkretnej ścieżce, w tym brzmieniu. No i ściąłem lekko wszystko poniżej 18 kHz. No i dalej, moi drodzy, mamy crash, na którym ponownie korekcja, bardzo podobnie jak w shakerze, niemniej przepuściłem troszeczkę tych niższych częstotliwości po to, żeby faktycznie to jeszcze brzmiało naturalnie, że tak powiem, ten crash. No i na perkusji mamy wpięty fruity kompresor, co ciekawe, czyli podstawowa wtyczka z presetem drums, lekko chyba podkręcony jest tylko gain i zmniejszony threshold. Poza tym nic się tutaj nie zmienia, to bardzo fajnie wyciąga brzmienie perkusji, mam nadzieję, że wam również się to spodoba. Tutaj mamy bass, korekcja wprowadzona w ten sposób, jak widzicie, najniższe częstotliwości są lekko podbite, ścięte w okolicach 700 Hz, no i ścięta lekko góra. Dalej mamy kompresor w takich ustawieniach. Tutaj za wiele się nad tym nie będę rozwodził, jak działają kompresory. Omawiałem w jednym z odcinków Self-Made Tips, który podlinkuję wam po prostu w prawym górnym rogu ekranu, jeżeli chcecie tę wiedzę uzupełnić, nadrobić. Tutaj mamy Soothy, czyli wtyczkę, która generalnie czyści nieprzyjemne częstotliwości z basu. Ona ma zakres działania taki, jak widzicie tutaj, czyli od około 200 Hz do mniej więcej 2 kHz. No i mamy reverb, który działa w zasadzie tylko i wyłącznie na wysokie częstotliwości. Tak jak widzicie, low cut mamy tutaj na poziomie ponad 1 kHz, więc te najniższe częstotliwości nie są traktowane reverbem. Oto
chyba chodziło. Na sekcji rytmicznej nie mamy żadnych efektów. Przechodzimy zatem do instrumentów. No i tutaj mamy pierwszą ścieżkę, czyli pianino. Mamy Fruity Parametric EQ. Z racji tego, że chciałem rozjaśnić brzmienie pianina, to tak jak widzicie, ściąłem dół i to dosyć znacznie. Pozbyłem się częstotliwości poniżej tak naprawdę 100 Hz zupełnie. Podciąłem częstotliwości środkowe do około 2 kHz, no a resztę zdecydowanie dosyć mocno podbiłem. Wrzuciłem tutaj również Soothy, która pozwala nam wyczyścić nieprzyjemne częstotliwości, szczególnie te, które w FL Keys pojawiają się, bo się pojawiają i tutaj nie ma co się oszukiwać. Do tego mamy reverb, ponieważ każda ścieżka z reverbem zabrzmi lepiej, szczególnie pianino, no to tutaj też ten reverb się pojawia, co prawda z niedużym ogonem, ale jednak nadaje temu pianinu przestrzeni. Pianinu? Chyba tak. Tutaj mamy melodię, moi drodzy. W pierwszej kolejności wrzuciłem tutaj reverb, dosyć mocne zadziałanie, niemniej krótki ogon, limiter po to, żeby troszeczkę opanować głośność ścieżki melodii. No i to się udaje po prostu. Mamy dosyć nisko ustawiony ceiling, więc on tutaj pilnuje tych częstotliwości, właściwie częstotliwości głośności tej ścieżki. No i mamy, moi drodzy, Soothy, która ponownie czyści ten metaliczny dźwięk plaka melodii, tak żeby nie przeszkadzał w odsłuchu. Mamy synth stab. No i tak jak widzicie, niskie częstotliwości ścięte. Robimy przede wszystkim miejsce dla tych częstotliwości, dla tych instrumentów, których częstotliwości znajdują się właśnie w dole, czyli między innymi dla basu oraz dla kika. Charakterystyczne częstotliwości w okolicach 2,2 kHz zostały przeze mnie podbite. Reszta w zasadzie bez zmian. Soothy ponownie tutaj czyścimy częstotliwości, które po prostu jakoś tam rezonują, nie są przyjemne w odsłuchu. No i reverb. Już za Soothy, po pozbyciu się tych częstotliwości, faktycznie możemy jeszcze troszeczkę w przestrzeni rozciągnąć naszą ścieżkę syntezatora. Dalej mamy pady, przede wszystkim poszerzone za pomocą Fruity Chorus, więc no brzmią teraz troszeczkę szerzej, troszeczkę bardziej w stereo. Mamy Fruity Parametric EQ 2, tak jak widzicie, najbardziej charakterystyczne częstotliwości, które są mniej więcej w dolnym środku i w środku, pozostały bez zmian. Ścięty dół, ponownie robimy miejsce dla ścieżek basowych, no i ścięta góra, żeby zrobić miejsce dla reszty ścieżek, które troszeczkę agresywniej w tej górze się przebijają. Mamy Grossbeat z takim ustawieniem, po to, żeby troszeczkę nadać dynamiki temu utworowi. Wprowadzam tutaj sidechain. To też dodatkowo robi miejsce między innymi dla stopy. I to jest w porządku. To jest w porządku, bo czyści nam dodatkowo mix, wprowadzając jeszcze dodatkową rytmikę, jeszcze dodatkowy groove. To jest jak najbardziej na plus. Soothy ponownie czyścimy częstotliwości. No i reverb po to, żeby faktycznie troszeczkę jeszcze przestrzeni stworzyć. No i mamy ten krótki synt, ostatnia ze ścieżek, tak jak widzicie, ponownie ścięty dół, no i podcięte częstotliwości w okolicach 4,6 kHz. Po prostu, niezbyt mi tam pasowały, więc ściąłem je, to jest cała historia. No i ponownie Grossbeat, tak jak widzicie, ten sam preset po to, żeby wszystko było ze sobą spójne i kick przede wszystkim miał swoje miejsce. Soothy, czyścimy częstotliwości w okolicach, najintensywniej w okolicach 4 kHz. Delay to też fajnie wypełnia przestrzeń tak naprawdę i to cała filozofia, która stoi za tą wtyczką tutaj w tym miejscu. Mamy też Fruity Reverb 2, ponownie budujemy przestrzeń na instrumentach. Jest jeszcze Neutron Elements, w którym przede wszystkim, tak jak widzicie, chodzi mi o skompresowanie sygnału tych wszystkich ścieżek po to, żeby one troszeczkę się ze sobą skleiły, no i stworzyły spójną kompozycję, o tak to nazwijmy, już nie kombinując zanadto. Wejdźmy jeszcze na chwilkę na kanał Master, ponieważ tutaj ponownie mamy Soothy, która to wtyczka czyści nasz mix w całości z nieprzyjemnych częstotliwości. Nie czuję, gdy rymuje. No i Ozone 8 Elements, gdzie wprowadziłem między innymi korekcję mid-side po to, żeby wyciąć częstotliwości niskie z tej części side, czyli z boków, natomiast w midzie też je podciąłem, ponieważ dół był zdecydowanie zbyt duży. Niemniej w tym momencie tego dołu nie brakuje, a cały mix jest zbalansowany. No i temu między innymi to służy. Tutaj mamy jeszcze limiter, który generalnie pilnuje poziomu 0 dB, chociaż szczerze powiedziawszy limiter z naszego Ozone robi to doskonale. Niemniej dla pewności jeszcze wpiąłem Fruity Limiter. No i tutaj mamy span, który pozwala mi zaobserwować, jak wygląda ogólny poziom częstotliwości w naszym miksie, w naszym utworze. No a wygląda i brzmi to tak.
Prawda, że przyjemnie? Ja myślę, że jak najbardziej przyjemnie, a zatem moi drodzy, skoro wszystko mamy gotowe, to nie pozostaje nam nic innego jak zaaranżować naszą dzisiejszą produkcję, a zatem aranżacja. Przyszedł zatem czas na to, aby zaaranżować naszą dzisiejszą produkcję, a zatem nie przedłużając, bierzmy się do pracy i przejdźmy do tego etapu. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że aranżacja nie będzie jakoś specjalnie skomplikowana, niemniej spróbujemy to zrobić szybko, sprawnie i przejść przez to bez większych problemów. Ja staram się sobie przypomnieć, szczerze powiedziawszy, jak brzmiał oryginalny utwór, niemniej powiem szczerze, że nie za bardzo potrafię, bo nie jestem jakimś namiętnym słuchaczem disco polo, postaram się zrobić to jak najlepiej, ale nie linczujcie mnie w komentarzach, słuchajcie. Wrzućmy sobie tutaj perkusję, bo jeśli dobrze pamiętam, to perkusja wchodzi równo z początkiem kawałka i spróbujmy sobie coś tutaj wymyślić po prostu, co będzie w jakiś tam sposób spójne. I teraz tak, wytniemy sobie stąd naszą perkusję. I tutaj jest dobre miejsce, żeby też wstawić jakieś przejście, na przykład z tomów. Jeżeli ktoś z Was ma na to ochotę, to oczywiście możecie to zrobić, ponieważ link, odnośnik do projektu z tego odcinka znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu, tak żebyście mogli tam wejść, pobrać, no i dopracować, doszlifować ten utwór, co mam nadzieję sprawi Wam niewymowną frajdę, moi drodzy. W związku z tym, że mamy już tutaj te dwie ścieżki, tak naprawdę to jest dosyć długi fragment, to tutaj postaramy się dorzucić coś, co będzie nam ten utwór urozmaicać, czyli pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to pady. I tutaj ponownie pozwolę sobie wyciąć perkusję, zostawimy tylko ten pierwszy kick. I świetnie. Moi drodzy, zostają nam tylko dwie ścieżki, czyli ścieżki z melodią, które pozwolę sobie wrzucić tutaj i potraktujemy je jako refren, moi drodzy. Moglibyśmy się jeszcze pokusić o taką lekką automatyzację dla na przykład ścieżek instrumentalnych, bo dlaczego nie? W związku z tym wrzućmy sobie tutaj dodatkową ścieżkę. Przejdźmy, moi drodzy, w to miejsce, wrzućmy sobie po prostu Fruity Parametric EQ2, stwórzmy dosyć agresywnie ścięty filtr, jeśli się rozmyślimy, to zawsze możemy to zmienić, no i automatyzację wykryjmy już bezpośrednio na playliście. Ja pozwolę sobie, słuchajcie, ściąć nieco tych wyższych częstotliwości, wyższych tonów. Uno momento. No właśnie tak, żeby wszystko było równo. No i tutaj lekko ten filtr myślę, że moglibyśmy spróbować otworzyć. Na tej, nazwijmy to, ostatniej części zwrotki troszeczkę otwieram ten filtr, otwieram go na 100%, po to, żeby on faktycznie się mocno i jasno przebił, po to, żeby wprowadzić troszeczkę więcej energii do całego miksu. Natomiast przy tym przejściu, tak jak widzicie w tym miejscu, ten filtr nagle zaczyna schodzić w dół i nie bez przyczyny, ponieważ chcemy tutaj stworzyć faktycznie takie odczucie, nazwijmy to, przejścia już w refren, zobaczcie. Nawet możemy się pokusić o jeszcze głębsze odcięcie, zobaczmy.
Okej, okay. I tutaj z jakiegoś względu, nie wiem dlaczego, ale dziwnie reaguje ten filtr. Zobaczmy jeszcze raz. No jest to dziwne, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale spróbujmy to jakoś zniwelować, chociażby wprowadzając tutaj dodatkowy snare. I w tym momencie już to się tak mocno w uszy nie rzuca, moi drodzy. Zatem mogę chyba uznać, że nasza aranżacja na tym etapie jest zakończona. W związku z tym to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w kolejnym odcinku Selfmade Beats. Było mi niezmiernie miło was gościć. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a dzisiejszy odcinek powstał przy niewymownym wsparciu DJ-a Vivaldiego, który podesłał projekt tak naprawdę z tego odcinka, czyli cały zapis nutowy, który dostosowałem co prawda do potrzeb naszego dzisiejszego spotkania. Niemniej udało się uzyskać efekt taki, jaki się udało uzyskać, między innymi właśnie dzięki pomocy naszego stałego komentatora oraz stałego uczestnika streamów, z czego bardzo się cieszę, bo przyznam szczerze, że jest to kawał dobrej roboty i cieszę się, że udało się DJ-owi Vivaldiemu znaleźć na to czas. Myślę, że efekt jest przynajmniej zadowalający, co również mnie niezmiernie raduje. Słuchajcie, to tyle z mojej strony na dziś. Jeśli znajdziecie chwilkę, wpadajcie na inne moje media społecznościowe, takie jak Facebook, SoundCloud i Instagram. Sporo się tam dzieje, a zatem jak najbardziej zapraszam, bo myślę, że warto zobaczyć backstage Selfmade Beats. Zapraszam was również na mojego Patronite'a, gdzie możecie wspierać działalność kanału Selfmade Beats, uzyskując również dodatkowe bonusy. A jeżeli chcecie reprezentować Selfmade Beats, społeczność Selfmade Beats na zewnątrz, zapraszam oczywiście do sklepu z gadżetami, gdzie możecie nabyć różnego rodzaju no fajne rzeczy po prostu z logiem Selfmade Beats, co też niezmiernie cieszy. A jeżeli, moi drodzy, szukacie pomocy w kwestiach produkcji muzyki, zapraszam na naszą grupę facebookową, gdzie dzielimy się wiedzą. Link do niej oczywiście również znajdziecie w opisie, tak jak link do projektu z tego odcinka, gdybyście chcieli dodać coś od siebie, poprawić lub zobaczyć, jak to wszystko zostało po prostu wykonane. To tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam tutaj już za tydzień, punktualnie o 20 w czwartek na Selfmade Beats na żywo. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.